Ja coś mówiłem, że ja lubię biegać na bieżni. Odwołuję to. Koncertowo spieprzyłem sprawę. Nie mam dość. Siema, witajcie w kolejnym odcinku Sub-16 Project. Jest niedziela wieczór i dzisiaj przed sobą mamy tempo na stadionie. Znajdujemy się właśnie na Ostrych Targówek, na słynnym stadionie Poloneza i będziemy biegali mocny, szybki trening. Nawet dzisiaj wziąłem z sobą kolce, ale na początku czeka nas 4 km rozgrzewki. O szczegółach treningu później. Ja lecę się troszeczkę rozgrzać. Się rozgrzać. Czekaj, muszę ustawić track mode. Ostatnio na stadionie biegałem chyba ze 100 lat temu. Dawno nie używałem tego trybu track mode. A w ogóle tutaj był kręcony odcinek z Warsaw Track Cup jakoś chyba z 13 miesięcy temu, bo to było tydzień po roztrenowaniu. Także zobaczymy, czy bieżnia dzisiaj będzie dla mnie szczęśliwa. Jest bardzo fajnie, nie ma nikogo, super pogoda. To co, lecimy. Czyli mięsko dzisiejszego treningu, najważniejsza rzecz. Tempo. 2 razy 1 km, przerwa 2,5 minuty. Po kilometrówkach przerwa 4 minuty. 4 razy 600, przerwa 2 minuty. 4 minuty przerwy. 6 razy 300, przerwa 1,5 minuty. 3 setki w kolcach. I teraz tak. Kilometry 3,20, 3,10, 6 setki. 3,10, 3,0, 3 setki, 3,0, 2,50. Zobaczymy, jak dzisiaj będzie szło. Oczywiście zawsze sobie mówię, że zaczniemy z tej górnej granicy. A pewnie wyjdzie inaczej. Nie jest to jakiś wielki objętościowo trening, ponieważ mamy tutaj do zrobienia nieco ponad 6 km roboty. Natomiast no, przypominam, że to jest trzeci tydzień treningu. Jesteśmy na początku tego cyklu przygotowawczego, tak naprawdę do praskiej piątki. Będziemy gdzieś tam próbować, starać się odnaleźć w tym tempie startowym, czyli przypominam, dla złamania 16 minut. Tempo wynosi 3,12 na kilometr. Nawet nie, 3,11,99, bo 3,12 na kilometr daje równe 16. Trening będę biegał w starych Vaporflyach, nie w nowych, które mają już tam 250 km przebiegu, więc będzie fajna amortyzacja, natomiast już tego odbicia, ten karbon w tych butach, no nie jest już taki super jak w nowych, nawet Wam mogę pokazać. O, on nadal jest sztywny ten but, ale nie tak bardzo jak był nowy. O, bardzo ważne, otrzepać skarpetki, żeby nam żaden gumolit w bucie nie siedział. Wczoraj w ogóle miałem wpisany w planie rower 30-40 km, ale tak mi się dobrze z chłopakami jechało, że zrobiliśmy 52 ze średnią 33,4, no ale leciało się po prostu niesamowicie. Byłem po pracy taki zdenerwowany, więc musiałem się trochę odmurzyć i wyszaleć. Zobaczymy, jak to będzie dzisiaj. Nie jestem zmęczony, natomiast mięśniowo gdzieś tam może być różnie. To jest tartan, tak? Więc na tartanie zawsze jest łatwiej w ogóle. Jak ktoś trenuje do biegu ulicznego i wszystkie mocne treningi w tempie startowym robi na tartanie, to jest moim zdaniem bez sensu. To jest... Tartan nie oddaje tych warunków, w jakich będziemy biegać. On jest miękki, odbicie jest zupełnie inne. Nie bez powodu rekordy świata tam na 10 tysięcy metrów w porównaniu do dyszki szybciej się biega na stadionie. Więc moja rada, nie biegajcie wszystkich mocnych treningów na tartanie. Ja dzisiaj biegam, bo mam 3 setki w kolcach, no to nie pobiegałbym ich na stadionie. Poza tym ja jestem na początku. Przypominam. O, dobra. Ale nie, no. Chyba koszuleczka zleci. Fest.
kilometrówki za nami. Koncertowo spieprzyłem sprawę. Tak dawno nie korzystałem z Track Mode w Korosie, że pozmieniały mi się tarcze i nie widziałem czasu przerwy. Miałem pokazany tylko ogólny dystans i czas. Także nie wiem, mam nadzieję, że to było 2,5 minuty. Pierwszy 3.17, drugi 3.16, czyli mogłoby być szybciej, ale nie ukrywam, że odczuwam troszeczkę tą temperaturę jednak. Natomiast same nogi spoko. Teraz mamy 4 minuty przerwy i lecimy z 600. Ale kurde, kiedy ja biegałem poniżej 3.20, tak długie odcinki. Ze 100 lat chyba nie. Nie no, koszulka musi zlecieć. Zaczynam stamtąd, kończę tutaj. Odliczyłem się od biegania na bieżni. O Jezu, powiem tak, luzu nie było, co mnie nie dziwi. Zazwyczaj staram się wykonywać treningi w tych dolnych widełkach, jak się czuję dobrze. No dzisiaj weszły na razie w tych takich pomiędzy. Zobaczymy, jak 300 wagon z węglem się rozpędzi. Jak to mówi mój szanowny kolega Jakub Dragonfly'e. Proszę bardzo, to jest moc. Uwielbiam biegać w kolcach. Nie biegałem od przełajów tak naprawdę, od ampów. A na stadionie ostatni raz to chyba było w maju na zawodach lekkoatletycznych UWM-u albo na AMPach w tamtym roku. Teraz dwa razy krótszy odcinek plus kolce. Mam nadzieję, że uda nam się pobiec przynajmniej po te średnio 2,50 na kilometr. I'm not afraid.
wsadzamy w palnik, co? Mhm. Z całej bety. Mhm. Nie no, żartuję. Nie mam siły. Ja coś mówiłem, że ja lubię biegać na bieżni. Odwołuję to. Nie no. Żartuję. Dobrze było. Wszystko wyszło fajnie. Dobry trening, więc będziemy na pewno odwiedzać stadion na Targówku. Jeszcze nie raz. Koniec tego. To już po kolcach? Tak, 6 miało być odcinków. Co byś jeszcze więcej chciał? Bo ja nie. Ja mam dość. A za cały trening już? No. Mówię, objętościowo to nie był duży, no. 6,2 km łącznie. Ale wiesz, tempa były takie, no, różnorakie. Tak naprawdę biegaliśmy od 3,17 do nawet 2,40 na kilometr, więc ruszyliśmy i tempo pod, myślę, że 800. I pod półtoraka, pod 3000, i pod piątkę, i pod dychę nawet, bo 3,17 to moje docelowe tempo na dychę. Mam nadzieję na biegu z radością. Także to by było na tyle. Trening zrobiony. Teraz czas na szybciutki przegląd tego tygodnia. Zrobiliśmy 85 km, jeżeli chodzi o rower. Kurwa, 85 km bieganie, 52 km rower. Zrobiliśmy 3 albo nawet 4 mocne akcenty. Dzisiejszy bieg ciągły z przerwą, 2 razy 7 km, średnio jakoś po 3,50. Dwie serie, 12 razy 100 metrów podbiegów i rytmów, a także zabawę biegową, 15 razy 20 sekund na przerwie, bodajże minutę, już dobrze nie pamiętam. Jeżeli chcecie znać wszystkie szczegóły, to zapraszam Was na Strawę. Dzięki za oglądanie tego odcinka. I zapraszam Was do subskrypcji kanału i oglądania kolejnych. Ciao!